Zapraszam po wejście do izby. No, kamery! A czemu ją nie chcą puścić, jak ją chcą sunąć? Już 2,5 roku zrozumiałości dla was już wystarczy, w zupełności. Tak jest. 2,5 roku już był wystarczający czas, żeby się uświadomić, nie wykonywać tych bzdurnych poleceń. Przepraszam. Dobra, czekamy na mecenasa. Mamy mecenasa. A jest mecenas. No mecenasa też nie wpuścicie, nie? Nie no. Możemy wejść. Ale ja. O, cześć. Ale ja rozumiem. Ja rozumiem. Zejdzie ktoś, będziecie chodzić. Wydamy dyspozycję, będziemy czekać. Ale to jest świństwo. No tak, to jest taki. Dobrze, chodzimy. Kochani, to jest niesamowite. Proszę. Nie, no ale wchodzimy. Jak pan się nazywa? Jak pan się nazywa przede wszystkim? No nieważne. Nie, dokładnie. Sprawę w sądzie. Nie, no to ja też... Proszę się wylegitymować. Jest pan urzędnikiem państwowym. Ochrona zewnętrzna też powinna się legitymować. To jest, nie jest urzędnikiem państwowym, to jest służba zewnętrzna. Ale będzie pan, jakby pan dostał rozkaz spalić wioskę, to też by pan... Ale jako służba zewnętrzna, gdzie pan ma identyfikator? Gdzie pan ma legitymację pracownika ochrony fizycznej? Proszę bardzo, pani wchodzi. Czy mamy na tyle miejsca, żeby wszyscy mogli wejść? A to jest jakaś sądanie, bo pan napisał, że się pan spóźnił. Nie, ale jestem o czasie. Prosiłabym na chwilę zaczekać. Dobrze, tam na górę poproszę. To na górę, pani doktor, prosiłabym o wyznaczenie osoby, której ma pani zaufanie, która jako w ramach publiczności, jedna osoba ze stowarzyszenia, bo tak wystąpili my z mediów. Mamy co najmniej 4 lub 5 stowarzyszeń, które przyszły. Tak, właśnie o to chodzi. Że z wnioskiem, tak? Jest sporo osób, no jedna osoba występowała, więc jest medyka w nerze. Zaraz przyniosę. No to zapraszam pana Krojuszka. Chodzi o to teraz, jak nie będę mogła wchodzić ilość ze stowarzyszeń, bo tu jest jako sporo stowarzyszeń i chciałaby te reprezentacje wejść. Jaka jest możliwość pojemnościowa tej sali? Jedna osoba ze stowarzyszenia, jedna z mediów na tą chwilę i prosiłabym... No media mamy, nasi asystenci... Tutaj jest media, stowarzyszenie, ale to zróbmy to tak jakoś w ramach chyba kompromisu. Bo to nie jest zawsze to samo, żeby po prostu był przedstawiciel. Witajcie kochani, mamy mały problem z wejściem, także nie wszyscy zostali wpuszczeni do środka, ale mamy nadzieję, że jesteśmy. Także za chwileczkę zacznie się rozprawa, także wszystko będzie. Tak. Proszę, bo wysoko odebrałem wczoraj z bezpieczeństwa do obrony. Nie powiedzieć, że poda świadczenie tego razu. Zajdzie ma jakieś problemy o funkcjonowaniu. Przechodzę za domy. Tak, oczywiście. Przyjmuję się, bo szef pan powiedział, że chce. Teraz powinni zmienić tam, jak przyjmą go na serwis. Po pierwsze, przepraszam. Nie, proszę. Tam się wyprzedzę, że pan szef, dlaczego pan na
dla kogoś zła i źle, żeby z tego pogadać. Po pierwsze sprzedawajmy. No, bo coś takiego... Po pierwsze zaczynali, znajemy. Właściwie jako spodnie. Myślę, że chodzi o ryszko, nie przejdzie. Cześć. Dzień dobry, przepraszam, płaczę Grzegorz, Państwo mi nie chcecie dać... Proszę nie nagrywać. Ja nie nagrywam, to ja jestem niezależną... Nie ma na razie zgody na nagrywanie, proszę Państwa. Proszę na chwileczkę wyjść. Jesteśmy przedstawicielami. Możecie Państwo na chwileczkę i proszę nie nagrywać. Nie ma tego prawa. Mam prawo, to jest... Właśnie chcieliśmy ustalić, czy to jest posiedzenie jawne. Czy osoby, jaka z pojemnej sali jest w stanie... To jak Pani widzi, nie jest aż tak... No właśnie, sali, więc... To już ustaliliśmy, na dole osoby wiedzą, że któreś zostaną. Jeszcze jakieś stowarzyszenie chciało wejść. Prosiliśmy o wyznaczenie osoby przez Panią doktor. Te osoby, które chcą, żeby ją... Najlepiej chciałaby, żeby wszystkie były. To jest Pan mecenas, proszę jak... To jest jawne, przepraszam. Wchodzisz i siadasz. Strona jest. Są tylko przygotowane. Ale dlaczego? Co masz do ukrycia? Przed społeczeństwem. Naród nie ma wiedzieć, co się dzieje w izbach lekarskich? Polacy nie mają prawa tego widzieć? Co macie do ukrycia przed Polakami? Co się dzieje w izbach lekarskich? Nie, ale rozszerzyć, to jest jeszcze właśnie, że się rozkazać, że środka pani jest jawne, niejawne.
Dokładnie. Żadnych pieniędzy za to nie bierzemy, nie jesteśmy. Ale jesteście przedstawicielami. Sprawa jest jawna. Panie przewodniczący. Dobrze, nie mamy takiej pewności. Nie, ja proponuję otworzyć okno i zostańmy tutaj. Tak. Ja uważam, że zrobimy może ukłon w stronę komisji, pani przewodniczącej, i wyjdziemy wszyscy, a później albo wyjdziemy wszyscy, albo będziemy dalej wyjść. Nie. Otworzymy okno. Ja bym chciała, żebyście państwo jak spotkacie potem nie po kolei, a nie wszyscy naraz. No ale nikt nie od razu wszyscy nie mówią, każdy mówi pojedyncze osoby się odzywają. Sąd informuje państwa, że w tym. Ale to nie jest sąd, to jest izba lekarska. Pani chyba myli izbę lekarską z sądem. Ale ja bym chciała, żeby pani przestała do zarzutu. Dobrze, ale to jest sąd lekarski. Więc aha, no dobrze. Proszę dobrze. Telefon tak, żeby kamera nie była skierowana. I tamte telefony też. Te telefony są przygotowane. Wróćcie państwo bokiem, nie wiem, kamerą na siebie. Ale po nim możemy, tak? Rozprawa się jeszcze nie zaczęła. Próbujemy dyskutować z państwem. Każdy z was dyskutuje. Każdy. Wszyscy dyskutujecie. Słucham. Czy mogę coś powiedzieć? Pani przewodnicząca, czy pani sędzia? Nie wiem, jak mam panu dyskutować. Teraz lekarze są sędziami. Więc proszę pani, na zewnątrz jest około 50 osób teraz. My tutaj weszliśmy, reprezentujemy organizacje, raczej takie, o których się pozytywnie pisze. Ja osobiście reprezentuję organizację Stowarzyszenie Powstania Niezależnego Zrzeszenia Sądeli. Jak pani widzi, mam wyznaczenie przyznane na wniosek prezesa IPN przez prezydenta tego kraju. I proszę nas tak wychować poważnie. Będziemy największą poważnie. I jako przedstawiciele organizacji mamy prawo być na posiedzeniu sądu, gdzie doświadczoną lekarkę, która ileś tysięcy osób wyleczyła, ileś tysięcy porad udzieliła, po prostu sądzi się. Dlatego też proszę nam nie przeszkadzać i proszę zapamiętać, że jesteśmy u siebie, w Polsce. Na razie dziękuję. Przepraszam, czy pan insynuuje, że my nie jesteśmy u siebie? Niech pan popatrzy na to, bo ja chyba też coś reprezentujemy. Nie, ja wierzę, że pani też reprezentujecie, jesteście Polkami, więc. Ja nic nie insynuuję. Ja tylko chcę ustalić, czy to jest skąd i pokrywę, jaką formę tutaj przybiera. Pani, proszę. Ja reprezentuję Stowarzyszenie Rodacy Kamraci. Co? Rodacy Kamraci. Stowarzyszenie Rodacy Kamraci. Panowie? Stowarzyszenie Polska Publicystyczna. Coś tam reklama jest tutaj. Media, Rebel 24. Biura poselskiego w trybie interwencji poselskiej jesteśmy na podstawie artykułu 20 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Tak, możemy uznać, że miejsce nam się już, że tak powiem, skończyło, więc więcej osób tutaj do środka nie będziemy zapraszać. Więc rozpoczynamy posiedzenie w dniu 5 października. Kto wie, lekarz taki nie ma fotografii. Pan mecenas prosił o przesunięcie 30 minut do sprawy. Ale wszystko dobrze, w sensie po prostu napisałem maila z drogi, bo tak wskazywała nawigacja, bo był wypadek. Ale na szczęście udało się nadrobić, więc dojechałem na czas. Można powiedzieć, że idealnie, bo
zabije. Wyjeżdżałem razem z policją, więc powstał. Możemy rozpoczynać, tak, w sądzie. Więc posiedzenie z dnia 5 października w sprawie lekarz Katarzyny Rozgrafin von Walderdorf, Okręgowy Sąd Lekarski Wyspiskiej Izby Lekarskiej Białej w składzie przewodniczący Paulina Wodel, członkowie lekarz Teresa Lesińska, lekarz minister Olgi Obywatelski, z udziałem Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wielkobiałej, lekarza Macieja Skwarny i prokuranta pani Urszuli Wybowskiej. Sprawę wywołujemy o godzinie 13.15. Okręgowy Sąd Lekarski informuje, że posiedzenie sądu jest nagrywane w trybie audio. W tym miejscu informuję, że nie ma zgody na nagrywanie obrazu. Więc bardzo proszę o przesunięcie tak odbiorników, żeby był skierowany albo na mecenasa, albo na autora, albo na państwa. Czy można prosić o wskazanie podstawy prawnej? Pani Urszula Hrabowska jest osobą, jest protokolantem, jest osobą zupełnie postronną i jej kierunek nie może być na rozwiązanie. Nie jest to Znaczy my wyrażamy zgodę, żeby nasz wizerunek był uchwalony, pani doktor. Znaczy izba lekarska nie jest instytucją prywatną, państwową, tak? No bo w mojej ocenie tak, no ale pani przewodnicząca. No bo jeżeli tak twierdzi, to jeżeli prywatną, no, to jeżeli to jest dlaczego lekarski. To znaczy chodziło, przepraszam, chyba o protokola, o panią protokola. Tak. Jeśli dobrze zrozumiałem, więc... Więc nie kamery nie muszą być skierowane na panią protokola. Więc... To tak zróbmy. Ale nie mamy zaufania. Czyli ta Maryna panią protokola nie jest. Tak. Czyli masz trochę to rozstrzygnąć, że państwo się zobowiązują, że chcecie zamazać na przykład... Nie ma zgody. Ale musi być podstawa prawna i podstawa faktyczna. Jaka jest? My wykonujemy zawód zaufania publicznego. Mamy szereg zobowiązań, mamy pacjentów, mamy swoje obowiązki w szpitalach, a niestety, ale przeglądając cały materiał dowodowy, informacje w internecie, a państwo, może nie sama pani doktor, ale może nie wy konkretnie, ale jakaś część, że tak powiem, popryczników pani doktor, wykorzystuje potem te nagrania w internecie, łącznie z tym nagraniem z naszego poprzedniego posiedzenia i one są, że tak powiem, poddane różnym komentarzom, które no, nie do końca służą naszej pracy. Naszą pracą podstawową jest... No tak, ale to Polacy przecież komentują, no przepraszam, to żadna podstawa prawna nie jest. Podlegają urzędy, to są urzędy państwowe, nie? W końcu mamy demokrację i każdy wyraża swoją opinię, prawda? Nawet w internecie. Przecież my nic z tym w internecie, nawet jeżeli ktoś się nic nie będzie dyskutować. Macie prawo nagrywać audio, obrazu, nie wyrażam zgody nagrywać. Jeżeli pani doktor się zgadza na nagrywanie swojego obrazu, to musi na nie pierwszać kamerę. I tak koniec. Na rozprawę stawili się pan mecenas. Poproszę o potwierdzenie tożsamości. I oskarżę na pani doktor. Daj mi to tu, to wezmę bliżej. Państwo stawili
się na sprawę, ponieważ doręczyliśmy zawiadomienie o sprawie z dniem dzisiejszym, to jest 13. I teraz tak. Że w dniu 1 sierpnia 2020 roku na pracy kolektacyjnym przy Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w położniczego w Poznaniu pani doktor szerzyła informacje niezgodne z aktualną wiedzą medyczną na temat szczepień przeciwko COVID-19, czynnie propagowała podstawy antyzdrowotne, działalności pacjentów i całego społeczeństwa, czy naruszyła artykuł 71 Kodeksu Etyki Lekarskiej, co stanowi przewinienie zawodowe określone w artykule 53 ustawy z dnia 2 grudnia 2019 roku o Izbach Lekarskich. Druga sprawa prowadząc indywidualną praktykę lekarską, a wyłącznie w miejscu wezwania wpisanym do rejestru podmiotu i informacji działalności przyczyną, że wyglądała Izba Lekarska w Cielsku Białek, numer 7 rejestracji 000000344473 wykrycia od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku na terenie województwa śląskiego i małopolskiego nieprawidłowo prowadziło dokumentację medyczną u pacjentów w tym miejscu Okręgowy Sąd Lekarski ze względu na materiał dowodowy, w którym znajdują się dokumenty zawierające dane objęte ochroną danych osobowych oraz tajemnicą lekarską, wyłącza jawność posiedzenia. Sąd poucza panią doktor, że ma prawo do wyznaczenia dwóch osób zaufania, które będą objęte tajemnicą. A reszta nie się z tego łączy. Tam szczegóły nie są istotne w ogóle, nazwiska. To nie chodzi o to, czy są szczegóły istotne, ale nazwiska są użyte, dane są użyte. To są dane wrażliwe. To można tylko po prostu podać pierwszą nazwiska na przykład. Generalnie to ja bym się chciała do tego o tyle odnieść, że ja prowadzę praktykę lekarską psychosomatyczną. W związku z tym pomysł Państwa na to, żeby oceniać, jak ja prowadzę notatki, wydaje mi się kompletnie niezasadny. To będziemy mówić wyjaśnienia, przepraszam. No ale po co? A gdyby w sensie, to w sumie chodzi o odczytanie zarzutu, tak?
czas odczytania zarzutu wyłączyć jawność, a potem po odczytaniu my nie będziemy się do tego już odnosić z powrotem. I to jest znowu taki trik, żeby wyłączyć jawność. Pani ma prawo sobie wyznaczyć dwie osoby zaufania, które tak czy siak będą obecne tutaj. Proszę mieć szacunek dla sądu, proszę pani. Proszę panią, pani jest w charakterze publiczności, a nie zadaje pytania. Pani nie ma prawa zadawać pytań. Dlaczego? Bo nie udzieliłam głosu. Pani jest sądem. Tu jest sąd, czy lekarz? Panie Adnasie, bardzo proszę współuczyć publiczność, ponieważ publiczność jest z waszego ramienia, nie z naszego. Wysoki sądzie, to tak. Pierwsze, jawność jest istotnym elementem przewidzianym przez ustawodawcę jako element prawa do obrony. Jawność postępowania. Ja niedawno spotykałem się z lekarzami, którzy wszyscy mają sprawy dotyczące poglądów. Nie błędów medycznych, tylko poglądów. Podobnie jak ta sprawa. I doszliśmy do jednego wniosku, że wszędzie w tych sprawach był problem z merytorycznym odniesieniem się do przedstawionej przez lekarza linii obrony. Do na przykład poglądów naukowych, które uzasadniały poglądy lekarza wygłoszone, a które są sprzeczne z oficjalnym stanowiskiem samorządu lekarskiego. I stąd była moja dzisiejsza prośba, aby przygotować między innymi, za co bardzo dziękuję, rzutnik czy też telewizor, żeby móc zaprezentować te argumenty, o których chcemy sądowi powiedzieć. Ale również chcieliśmy, żeby z tymi argumentami mogła zapoznać się publiczność. Po to, żeby jeżeli zostanie w tej sprawie wydane merytoryczne orzeczenie, to żeby publiczność mogła odnieść treść orzeczenia do argumentów, które padły na sali. I to jest właśnie ta istota jawności, że lekarz podsądny, który musi, właściwie nie musi, ale może przedstawić swoją linię obrony, może w ten sposób wywierać poniekąd presję, na którą prawo pozwala, żeby sąd do tych argumentów się odniósł, bo te argumenty padły na sali i nie była to pusta sala. Biorąc pod uwagę, że żaden z zarzutów nie dotyczy błędu medycznego, tylko jest zarzut numer jeden dotyczący poglądów, jeden zarzut wynikający z nieporozumienia, czy pani doktor jest doktorem nauk medycznych, czy nie jest. I jeden zarzut dotyczący prowadzenia dokumentacji, to moja propozycja jest taka, aby ten zarzut dotyczący prowadzenia dokumentacji odczytać może odrębnie, albo odczytać bez ujawniania danych osobowych i jedynie ze wskazaniem pierwszej litery, nazwiska. Będzie to tak samo skuteczne, a nie narazimy się w żaden sposób na to, że te dane zostały chronione w jakikolwiek sposób nieuprawnione do jawności. Dlatego nam zależy, żeby była publiczność, nie były to tylko osoby zaufania. Tym bardziej, że pani doktor, z tego co wiem, jest lekarzem tutaj w państwa okolicy lubianym. Między innymi z tego powodu obecność tych osób przed budynkiem sądu lekarskiego. Nie wszystkie osoby mogły wejść, my to rozumiemy, no ale pozwólmy chociaż tym, na które warunki pozwalają pozostać. Taka jest moja propozycja. Publicznością i nie bierze udziału w rozprawie w żaden sposób.
więc żadnych dyskusji z publicznością tutaj nie będziemy uskuteczniać. Będziemy dyskutować z panem mecenasem, z panią doktor, z rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej i z sądem, bo to jest rozprawa, a nie przegadywanie. Ponieważ ja nie decyduję jednoosobowo, tylko sąd składa się z trzech osób, a to zrobimy 5 minut przerwy, naradzimy się i wrócimy do Państwa. Dobra? Czy mogę zostawić ten sprzęt tutaj na sali? No to ja chciałam zanim się naradzić, czy mogę odczytać treść ustawy prawa prasowego? Nie. Które tak samo mówi według konstytucji nie jawności i krytyce społecznej? Czy my chcemy, żeby była jawna? Okej, zostawmy to na razie. Dajmy szansę na nagranie sprzętu. Tak? Dobra. Ale sprawdź, czy zasięg, bo teraz to się... Słuchajcie, ja proponuję, żebyśmy zachowali pewną dyscyplinę. Jeśli będzie nam umożliwione pozostanie na sali, żebyśmy zachowali tą dyscyplinę i faktycznie nie przeszkadzali w tej sprawie, to jedyne, co możemy zrobić, jeśli mamy tutaj być. No, proszę wyłączyć ten telefon. No, mamy do budynku nie nagrywać. Proszę. Znaczy nie, proszę bardzo, żeby pani wyłączyła telefon. Proszę pani, pani na mnie nagrywa. Proszę wyłączyć. Ja nie jestem osobą, którą zabrać. Nie jest pan przyjaciół? Proszę państwa. Ja nie rozumiem, skoro pan nie jest osobą publiczną, to pan też udział publiczną i decyzyjną. Proszę pani, nie wie pani, kim jestem, więc proszę wyłączyć ten telefon. No tak, jak pan, jak jeżeli nie wiemy, to trzeba się przedstawić. Proszę pani, proszę poczekać, jak sąd przyjdzie, poczekaj się zastosować do zaleceń sądu. Ale że ty w kwestii RODO potrafiłby się wspomóc nas wiedzą? Tutaj nie obowiązują żadne reguły, żadne prawa, więc tutaj RODO nawet też nie będzie obowiązywało. Bardzo gorzka diagnoza. To znaczy, no, ja chciałabym się mylić. Między innymi my jesteśmy tutaj tego jako przedstawiciele organizacji społecznej, żeby też przekazać to, jakie obowiązują tutaj reguły gry. Bo to, co ty mówisz, że nie obowiązują tutaj reguły prawa pasowego. Czyli po prostu, no, jeśli faktycznie się to potwierdzi dalej, no to znaczy, że co innego pisze w ustawach, co innego jest w telewizji prawnej, a co innego jest w prawdziwe życie. Czyli jest analogia do tego. No dlatego ja chciałam zacytować tu artykuły z ustawy prawa prasowego. Ale pani nie ma głosu w stanie. Jest dozwolone, co to jest zakazane, jest dozwolone. Tak, ale to sprawy są ogólnie jawne, prawda? I to chyba tylko jakieś tam dane wrażliwe też. Czy coś się temu, ale to ty nie rozdajesz, to już jest naszone. Nie, oczywiście. No to jeżeli to jest rozprawa przeciwko pani doktor, no to ona ma najwięcej do powiedzenia, no nie? Czy ona sprawa, czy to będzie kalione, czy nie, no nie? No tak, ona i powiedzmy, no, powiedzmy, przedstawiciel. Moim zdaniem mieliśmy być wyproszeni na początku, nie udało się na to, aby jego dane wrażliwe, które, jak słyszymy, nie są potrzebne akurat do orzekania się. Chyba, jeżeli było nie uczestniczenie, że konkretnie mieszka Jan Kowalski gdzieś. To znaczy generalnie wydaje mi się, że na przykład po Miodzie też siedział w więzieniu w stanie wojennym. Nazywam się Kowalczyk. I po prostu, no tam też na przykład teraz zniknęło przez uchwalenie takiego prokuratora, który tam między innymi była sytuacja, że on pisał zażalenie na aresz w 1984 roku, jeszcze jakieś dawno. I to zażalenie niby gdzieś zginęło. No i prokurator zapewnił, że on nie pisał. Okazało, że się gdzieś tam wareszy się czy znalazł. Także po prostu jest to, że. Ale tak nie ma być tak, że to sobie też mogą mieć odpowiedzialność prawną. A z musami? Także
dzisiaj jest w sądzie lekarskim i on ustanawia wymiary, tak jak to nam powiedziałeś. Czy śledzicie, to co wychodzicie na razie. Ale po prostu te osoby też mogą być pociągnięte do odpowiedzialności. Proszę, proszę. Spróbujcie. Zapowiednie SMS-a, przepraszam? Tak. Się odnosiliście? To poproszę SMS-a. Chcielibyśmy jednocześnie, żeby jednak zachować pewną powagę i skupić się na tym, że publiczność to jednak jest publiczność i jeżeli ktoś, publiczność w kinie nadmiernie przeszkadza innym w odbiorze, to jest zapraszane. Tutaj tak samo będziemy czynić, jeżeli będzie ktoś dyskutował z gremium tutaj orzekającym, będziemy zapraszali. No my również dziękujemy. Wznawiamy rozprawę, a w sprawie pani lekarz Katarzyny głos grafiny Walderdorf. I wracamy do tego punktu, drugiego punktu, do tego następujących pacjentów. I tutaj będzie to B adresu danych. Nie będziemy odczytywać brak numeru PESEL w ten sposób, że dokumentacja medyczna jest mało czytelna, brak jest świadczenia nadawcy, brak badania fizykalnego, jak ustawiono rozpoznać z numerem statystycznym choroby oraz brak wymienionych przeciwwskazań do odczynienia od szczepień ochronnych obowiązkowych. Kolejny pacjent, pacjent B. Tak samo brak numeru PESEL w ten sposób, że dokumentacja medyczna brak jest świadczeniodawcy, badania fizykalnego, brak rozpoznań z numerem statystycznym choroby i przeciwwskazania do odleczenia od szczepień ochronnych obowiązkowych. Wiktoria B. Brak numeru PESEL w ten sposób, że brak jest świadczeniodawcy, brak daty przeprowadzenia pierwszej wizyty, brak badania fizykalnego, ustawionych rozpoznań z numerem statystycznym choroby, brak przeciwwskazań do odleczenia od szczepień ochronnych obowiązkowych. Bartek. Bartosz Bartek O. Brak numeru PESEL w ten sposób, że dokumentacja jest mało czytelna, brak konkretnych daty pierwszej wizyty, brak świadczeniodawcy, brak badania fizykalnego w pierwszych wizytach i brak postawionych rozpoznań na statystycznym drogu. Edyta K. W ten sposób.
sposób, że brak daty pierwszej wizyty, brak ustawionych rozpoznań, numerem statystycznych choroby, brak przedstawionych przeciwwskazań do kilkukrotnie podróżnych obowiązkowych szczepień ochronnych. Justyna K. Brak numeru PESEL w ten sposób, że prowadzona dokumentacja medyczna jest mało czytelna, brak jest w niej rozpoznań z numerem statystycznych choroby, brak przeciwwskazań do kilkukrotnych odrożeń od obowiązkowych szczepień ochronnych, czym narusza artykuł 41 ustawy 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza, lekarza dentysty i niezgodnie z artykułem 25 ustawy 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku. I trzeci zarzut w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku na terenie województwa śląskiego i małopolskiego używanie właściwej pieczątki, której treść zawiera doktor medycyny DR Med, a powinno być lekarz, czyli lek. Ponieważ lekarz Katarzyna Grunz-Grafen-Waldendorf nie posiada specjalizacji ani tytułu naukowego doktora medycznych, co stanowi naruszenie uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej 110 przez 05 przez 4 dnia 16 września 2005 roku. I teraz poproszę Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej o przeczytanie zarzutów. Proszę Państwa, że wniosek został odczytany przez przewodniczącą sądu, więc ja, jeżeli Państwo pozwolą, odczytam właśnie uzasadnienie. W dniu 8 kwietnia 2020 roku do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej wpłynął wniosek Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w sprawie lekarzyny Katarzyny Gross-Grafin von Waldendorf o nieprawidłowości wykonywania zawodu lekarza w prywatnej praktyce lekarskiej. Na podstawie przeprowadzonej kontroli praktyki lekarskiej ustalono, że w ramach prowadzonej działalności medycznej istnieje podejrzenie przemienienia zawodowego lekarza polegające na prowadzeniu praktyki lekarskiej niezgodnie z zasadami etyki lekarskiej i przepisami dotyczącymi zasad wykonywania zawodu lekarza. Po zapoznaniu się ze skargą rozpoczęto czynności sprawdzające, w ramach których zwrócono się do lekarza Katarzyny Gross-Grafin von Waldendorf zamieszkałej ulica Agrestowa 4, 43340 Kozy o udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentów dzieci Patryka B., Mateusza B., Wiktorii B., Aleksandry B., Tomasza S., Kamili O., Bartosza O., Edyty K., Justyny K. W wyszczególnionym wystąpieniu powizytacyjnym po kontroli Okręgowej Rady Lekarskiej Praktyki Lekarskiej w miejscu wezwania. Ponadto do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania wyjaśniającego Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej dołączyła pisma z Państwowego Inspektoratu Sanitarnego z Żywca, z Bielska Białej, z Oświęcimia oraz pismo dostarczone w dniu 26 maja 2020 roku poprzez Naczelnego Rzecznika z Państwowego Inspektoratu z Kutna informujące o kolejnych wydawanych zaświadczeniach o odroczeniu od obowiązkowych szczepień ochronnych dzieci przez wyżej wymieniony lekarz, prawdopodobnie niezgodnie z przepisami i obowiązującymi rozporządzeniami. Okręgowy Rzecznik otrzymał informacje pisemne, wyciągi z księgi rejestracyjnej działalności leczniczej i praktyki zawodowej, gdzie potwierdzono, że lekarz ma zarejestrowaną działalność w Beskidzkiej Izbie Lekarskiej, praktykę lekarską w miejscu wyzwania, a ponadto w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie, w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej, w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie, w Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach, w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi. Uzyskano zaświadczenie, że lekarz prowadząca tę praktykę nie posiada żadnej specjalizacji medycznej i nie uczestniczyła w szkoleniach uzupełniających dotyczących szczepień ochronnych w Beskidzkiej Izbie Lekarskiej. W dniu 25 maja 2020 roku Okręgowy Rzecznik Beskidzkiej Izby Lekarskiej wydał postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w wyszczególnionej sprawie. W związku z toczącym się jednocześnie przed Sądem Okręgowym Beskidzkiej Izby Lekarskiej postępowaniem przeciwko Katarzynie Gross-Grafin von Waldendorf dotyczącym nieprawidłowości w prowadzeniu praktyki lekarskiej, Okręgowy Rzecznik wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania wyjaśniającego do czasu uzyskania wyroku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej. W dniu 25 listopada 2020 roku podjęto postępowanie wyjaśniające, a następnie w dniu 4 grudnia 2020 roku wyznano postanowienie o przedstawieniu zarzutów. W
Po uzyskaniu kserokopii dokumentacji medycznej i analizie historii choroby pacjentów, okręgowy rzecznik zauważa, że dokumentacja medyczna pacjentów zawiera dane osobowe, wiek, adres zamieszkania, PESEL. Jest to dość obszernie opisany wywiad chorobowy dzieci, zalecenia, natomiast opis badania fizykalnego jest umieszczony tylko w pojedynczych historiach choroby. W dokumentacji nie ma w nagłówku umieszczonej pieczątki, informacji o świadczeniodawcy udzielającym porady medycznej, brak jest postawionego rozpoznania z numerem statystycznym choroby zgodnie z ICD-10 oraz przedstawione są terminy odroczenia dzieci od szczepień ochronnych z datami bez wyniku badania kwalifikacyjnego do szczepień ochronnych. W oparciu o ustawę o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, artykuł 41 punkt 1, lekarz ma obowiązek prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta. Punkt 2. Sposób prowadzenia i udostępnienia dokumentacji medycznej przez lekarza określają przepisy ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z artykułem 25 wyżej wymienionej ustawy dokumentacja medyczna powinna zawierać co najmniej następujące elementy. Punkt 1. Oznaczenie pacjenta pozwalające na ustalenie jego tożsamości. Punkt 2. Oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych ze wskazaniem komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych. Punkt 3. Opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Punkt 4. Datę sporządzenia. Brak któregokolwiek z tych elementów oznacza, że danemu dokumentowi nie może zostać przyznany walor dokumentu medycznego. Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej reguluje rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzaju, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Wpisu dokonuje się niezwłocznie po udzieleniu świadczenia zdrowotnego w sposób czytelny, w porządku chronologicznym, opatruje się podpisem osoby go dokonującej. Lekarz jest zobowiązany podać nazwę i numer statystycznego rozpoznania choroby, problemu zdrowotnego lub urazu według Międzynarodowej Statystyki Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, rewizja 10 i CD10. W związku z powyższym okręgowy rzecznik uważa, że udostępniona dokumentacja medyczna jest prowadzona nieprawidłowo. Ponadto w trakcie prowadzonego postępowania wyjaśniającego stwierdzono, że lekarz Katarzyna Grafin von Walterdorf posługuje się pieczątką, której treść umieszczono niezgodny z uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej 110/05/4 z dnia 16 września 2005 roku. W sprawie treści pieczątki lekarskiej, jak wynika z paragrafu 1 ust. 1 wyżej wymienionej uchwały, pieczątka lekarska zawiera następujące dane. 1. Imię i nazwisko. 2. Tytuł zawodowy, to jest lekarz albo lekarz-dentysta. 3. Numer prawa wykonania zawodu. 4. Posiadane specjalizacje zgodnie z brzmieniem określonym w dyplomie lub zaświadczeniu potwierdzającym ich uzyskanie. Tymczasem na pieczątce używanej przez lekarz Katarzynę Gross-Grafin von Walterdorf umieszczono zapis dr.med. co jest niezgodne z wyżej wymienionymi przepisami. Na podstawie powyższych ustaleń faktycznych okręgowy rzecznik w dniu 6 grudnia 2021 roku wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutów Katarzynie Helenie Gross-Grafin von Walterdorf jak występie. Jednocześnie z uwagi na brak dostatecznych danych dotyczących przewinienia zawodowego w zakresie wydawania zaświadczeń w przedmiocie odroczenia od wykonywania obowiązkowych szczepień ochronnych bez posiadanych uprawnień, co stanowi naruszenie artykułu 17 ust. 6 ustawy z 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń u ludzi oraz paragraf 6 rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych, okręgowy rzecznik wydał postępowanie o umorzeniu postępowania. W dniu 21 lutego 2022 roku okręgowy rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wydał postanowienie o zamknięciu postępowania wyjaśniającego, kierując stosowny wniosek o ukaranie do okręgowego sądu lekarskiego w Bielsku Białej. I w związku ze skierowaniem do Okręgowego Sądu Lekarskiego w Bielsku Białej wniosku o ukaranie lekarz Katarzyną Gross-Grafin von Walterdorf wnoszę o orzeczenie następującego wymiaru kary nagana. To dotyczy zarzutu o posługiwaniu się niepewną pieczątką. I
Ja znam, tak, oczywiście. Z uwagą przeczytałam. Chodzi o moje wystąpienie 1 sierpnia. Tak, znam. Myślę, że sąd by chciał wysłuchać. Nie, nie, tak? Tylko tego rzeczy mam wniosek o ukranie, jak będzie odczytać? Tak. Nie. Przeczytane przez... Tak, uzasadnienie. Zanim w dniu 18 sierpnia 2021 roku wpłynęło zawiadomienie dyrektora ginekologiczno-położniczego Szpitala Klinicznego Urzędu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, profesora doktora habilitowanego Macieja Wilczaka o podejrzeniu popełnienia przewinienia zawodowego w dniu 1 sierpnia 2021 roku przez lekarz Katarzynę Bosgrafin von Waldendorf dotyczącą czynów określonych w artykule 57 ust. 1 oraz artykule 71 Kodeksu Etyki Lekarskiej. W dniu 28 września 2021 roku Okręgowy Rzecznik Wydziału Zawodowego Bielskiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej wydał postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w sprawie o sygnaturze akt RO-0044/2021 dotyczące lekarz Katarzyny Bosgrafin von Waldendorf. W ocenie okręgowego rzecznika zgromadzony materiał dowodowy z dużym prawdopodobieństwem wskazuje, że lekarz Katarzyna Bosgrafin von Waldendorf popełnił zarzucone jej przewinienie zawodowe. Potwierdzają to zgromadzone materiały i nagranie publiczne przesłane do okręgowego rzecznika w Bielsku-Białej przez Dyrekcję Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z dnia 1 sierpnia 2021 roku. Nagranie przez Wiedy w Poznań dostępne na portalu internetowym YouTube w załączeniu. W swoim wystąpieniu publicznym w dniu 1 sierpnia 2021 roku podczas pikniku laktacyjnego na Polnej przy Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego Ginekologiczno-Położniczym w Poznaniu pani Katarzyna Bosgrafin von Waldendorf wykazywała swoją dezaprobatę w stosunku do szczepień. Szczepionki opisywała w sposób jako preparaty mające nieznaną skuteczność i nieznane ryzyko. Wskazując, że sama choroba COVID nie stanowi zagrożenia dla dzieci i osób w grupie wiekowej między 20 a 50 roku życia. Ponadto wypowiedzi cały program szczepień przeciwko COVID-19 porównywała do eksperymentów medycznych, a program szczepień kobiet w ciąży i karmiących piersią do eksperymentów medycznych przeprowadzanych w czasie II wojny światowej wobec zachowania. Powyższe zachowanie lekarza naruszyło artykuł 71 Kodeksu Etyki Lekarskiej, zgodnie z którym, cytuję, lekarz ma obowiązek zwracania uwagi społeczeństwa, władz i każdego pacjenta na znaczenie ochrony zdrowia, a także na znaczenie ekologiczne. Swoim postępowaniem również poza pracą zawodową nie może propagować postaw antyzdrowotnych. W ocenie okręgowego rzecznika jest to przewinienie zawodowe o ciężkim charakterze, przede wszystkim z uwagi na to, że lekarz Katarzyna Bosgrafin von Waldendorf swymi działaniami w sposób świadomy propaguje ustawy antyzdrowotne, przekazując informacje niezgodne z wiedzą medyczną i praktyką lekarską, podważając tym samym zaufanie do zawodu lekarza i działając na szkodę pacjentów. W szczególności należy wykazać, iż eksperymenty medyczne ze stosowaniem nowych metod profilaktycznych, produkt dotychczas niezarejestrowany albo tylko częściowo wypróbowanych, może dotyczyć nowego wskazania do zastosowania, które dotychczas było poza rejestracją. Produkty lecznicze stosowane w Polsce, w tym także szczepionki, są przed nich dopuszczeniem do stosowania objętych procedurami rejestracyjnymi prowadzonymi przez Europejską Agencję Leków. W przypadku szczepionki Comirnaty jej zastosowanie u dzieci w wieku 12 lat i starszych zostało zaakceptowane przez Europejską Agencję Medyczną. Pandemia COVID-19 trwa nadal. Realnym jest zarówno pojawianie się kolejnych zachorowań i zgonów, jak i kolejnych wariantów wirusa SARS-CoV-2. Podważanie zasadności szczepień przeciw tej chorobie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych jest w wysoce stopniu nieodpowiedzialne. Poza dyskusją pozostaje bowiem fakt, że czynna profilaktyka COVID-19 jest jak dotąd jedyną, a jednocześnie najbardziej skuteczną metodą terapeutyczną, służącą w ograniczeniu pandemii oraz powikłań przebiegu choroby COVID-19. O ile prawdą jest, że dzieci oraz dorośli bez chorób współistniejących przechodzą zakażenie SARS-CoV-2 znacznie łagodniej, to jednak każde dziecko i każdy dorosły może zakazić się nowym koronawirusem, a niektóre dzieci chorują równie ciężko jak dorośli. Bezsporne jest, że lekarz działa i nadal działa świadomie i w sposób publiczny, próbując nadać swoim działaniom jak najszerszy rozgłos. Rodzaj popełnionego przewinienia oraz postawa lekarza wyraźnie wskazują, że nie przyjmuje do wiadomości, iż jej postępowanie jest sprzeczne z aktualną wiedzą medyczną i naraża wiele osób na ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 oraz ciężkiego przebiegu choroby COVID-19. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że lekarz w swoich wystąpieniach i wypowiedziach podkreśla, że jest lekarzem, co może budzić u odbiorców jego wypowiedzi i pism
uzasadnione przekonanie, że są to informacje zgodne z aktualną wiedzą medyczną i że szczepienia przeciwko COVID-19 są nieskuteczne i niebezpieczne dla zdrowia. W dniu 6 października 2021 roku okręgowy rzecznik złożył wniosek do Okręgowego Sądu Lekarskiego Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej o tymczasowe zawieszenie na okres jednego roku prawa pełnienia zawodu lekarz Katarzynie Grafin-Waldentow. Dwukrotnie w dniach 25 października 2021 roku i 15 listopada 2021 roku okręgowy rzecznik wzywał Katarzynę wraz z Grafin von Waldendorf do złożenia wyjaśnień w charakterze obwinionej celem przedstawienia zarzutów. Obwiniona nie stawiła się na wezwanie i 15 listopada 2021 roku przysłano kopię postanowienia o przedstawieniu zarzutów wraz z pouczeniem z możliwością złożenia wyjaśnień na piśmie w okresie 14 dni od momentu otrzymania postanowienia. W dniu 16 listopada 2021 roku na posiedzeniu Okręgowy Sąd Lekarski wydał postanowienie o tymczasowym zawieszeniu prawa wykonania zawodu lekarz Katarzynie Grafin von Waldendorf na okres od 11 listopada 2021 roku do 16 listopada 2022 roku. Wnioskuję o wezwanie na rozprawę lekarz Katarzynę Helenę Bros Grafin von Waldendorf. Proszę Państwa, w tym przypadku, ponieważ jest to ciężkie przewinienie i jest to kolejna taka wypowiedź, wnioskuję o, w związku ze skierowaniem do Sądu Lekarskiego w Bielsku-Białej, wnioskuję o ukoranie lekarz Katarzyny Gross Grafin von Waldendorf. Wnoszę o orzeczenie następującego wymiaru kary w zawieszenie prawa wykonywania zawodu lekarza na okres 2 lat. Kolejnych 2 lat. Czyli to wie, ale prosiliśmy, żeby publiczność jest publicznością. To nie jest pani prokurator. Czy pani doktor i pan mecenas chcą coś powiedzieć? Tak. Dużo nawet. I po pierwsze nie przyznaję się do zarzutu, po drugie... Których zarzutów? Do wszystkich. Po drugie, chcielibyśmy, żeby to, co przygotowaliśmy, było do sądu widoczne. Może, żeby, nie wiem, czy jest szansa przesunąć na środek, bo to będzie istotne, bo jeden z zarzutów, i tu ten główny, który odczyta pan rzecznik jako ostatni, uważamy jako zarzut, który jest zarzutem wadliwie sformułowanym. Trochę się powymądrzam z punktu widzenia prawniczego, ale to jest istotne. Możemy przesunąć? Jak się da, to poproszę. Dosłownie w metr, półtora. I skierować o tym stronę. Tak. Dobre, już. Zanim przejdę do merytorycznej analizy wniosku o karanie i stawianie zarzutów, chciałbym zwrócić uwagę na kwestię formalną. To jest w skrócie ten najpoważniejszy zarzut przedstawiony dzisiaj, czyli zarzut dotyczący poglądów, dotyczący szerzenia postaw antyzdrowotnych, zarzut oparty na artykule 71 Kodeksu Etyki Lekarskiej. Jak znamy się z panią doktor kilka lat, nigdy pani doktor nie prosiła mnie o pomoc w sprawie, która dotyczyłaby jakiegokolwiek błędu medycznego. Zawsze była to sprawa dotycząca poglądu. Zawsze to był artykuł 71 Kodeksu Etyki Lekarskiej. Ja dzisiaj jeden z trzech segregatorów w sprawie pani doktor postanowiłem przybyć, żeby pokazać. Nie jestem gołosłowny. Rzeczywiście, zawsze pisma, wyroki, wnioski o ukaranie dotyczą poglądów. Tutaj pani doktor miała okazję być w naszym pięknym mieście w Poznaniu, w którym był akurat piknik lekarski i postanowiła na tym pikniku jako lekarz porozmawiać z przyszłymi mamami na temat tego, z jakimi ryzykami mogą się wiązać szczepionki warunkowo dopuszczone do obrotu. Warunkowo dopuszczone do obrotu.
czyli te, których trzecia faza badań klinicznych nie została zakończona, trwa, a działania niepożądane są na bieżąco uzupełniane o nowe działania, jak na przykład zakrzepica, czy też zapalenie mięśnia sercowego, które w pierwotnych charakterystykach nie występowało. Tutaj ta sytuacja, ta chęć uświadomienia, którą będę później omawiał, zburzyła organizatorów tego pikniku, jak rozumiem z treści zawiadomienia, i postanowili napisać skargę na panią doktor. Pan rzecznik przyjął tą skargę i dosyć machinalnie postawił zarzut, którego ja nie rozumiem. Dlaczego? Bo zarzut ten brzmi mniej więcej w ten sposób. Obwiniona o to, że w dniu 1 sierpnia 2020 roku na pikniku laktacyjnym szerzyła informację niezgodną z aktualną wiedzą medyczną na temat szczepień przeciwko COVID-19, czyli nie propagowała postawy antyzdrowotne, działając na szkodę pacjentów i całego społeczeństwa. Ale w jaki sposób? Co mówiła konkretnie? Że po szczepionkach rogi rosną? Czy że szczepionki nie działają? Czy że umrze się w przeciągu 3 miesięcy? No jaka wypowiedź była tą wypowiedzią antyzdrowotną? To jest zarzut, który na podstawie zasady skargowości, która obowiązuje w postępowaniu karnym i również w postępowaniu dotyczącym odpowiedzialności dyscyplinarnej, określa ramy procesu. Ja jako obrońca nie wiem, do czego się odnieść. Nie wiem. Z jakiego powodu pan rzecznik uznał, że tam pojawiła się postawa antyzdrowotna? To powinno być tak samo jak w sprawie dotyczącej zniesławienia. Jeżeli ktoś, Kowalski, uważa, że Nowak go zniesławił, pomówił, to występując do sądu o ukaranie, cytuje dosłownie te słowa i tłumaczy, dlaczego te słowa wypowiedziane w tym dniu są nieprawdziwe i obrażają, jest niesławiają. Podobnie w sprawie, której wypowiedź pani doktor miałaby być wypowiedzią antyzdrowotną, ta wypowiedź powinna być zacytowana w treści zarzutu, bo to określa ramy postępowania, granice postępowania. I jednocześnie pozwala podjąć obronę. Bo ja wtedy mogę przygotować materiał wskazując, że oskarżyciel nie ma racji, mówiąc, że ta wypowiedź jest wypowiedzią antyzdrowotną, bo ja przedkładam dokumenty, badania, które świadczą coś innego. Dlatego z punktu widzenia formalnego zarzut nie zawierający w swojej treści wypowiedzi pani doktor jest zarzutem wadliwie postawionym. I zarzut ten jest postawiony nieskutecznie. 3 miesiące temu w Okręgowym Sądzie Lekarskim w Gdańsku w podobnej sprawie lekarza dotyczącej poglądów sąd lekarski zwrócił wniosek o ukaranie rzecznikowi celem jego prawidłowego sformułowania. Bo to tu, w treści zarzutu, powinna być wypowiedź, którą samorząd uznaje za wypowiedź karygodną. W treści zarzutu, bo to wyznacza ramy procesu, ramy postępowania. Nie treść wyjaśnień, nie treść uzasadnienia, nie treść dokumentów, nie treść nagrania, ale zarzut i treść wniosku o ukaranie. Na tym polega zasada skargowości. To tyle na temat wymądrzania się w kwestii formalnej. Przechodząc do kwestii
analizy prawnej do kwestii merytorycznej, wskazując, że nie przyznajemy się do zarzutów, to chciałbym, żeby pani doktor zaczęła od tych może postawionych na końcu, wyjaśniła, że to będzie najkrócej. Najprostsze. Tak, pani doktor jest doktorem nauk medycznych. To wniosek się składał. Tak, jest, ma prawo posługiwać się tym tytułem. Może pani doktor sama powie, gdzie ten tytuł uzyskała. Ja w 2010 mogę, tak? Myślę, że nie. Myślę, że jednak fakt, że posiadam w domku w górach tablice rejestracyjne od samochodu, nie upoważnia mnie do poruszania się po drodze publicznej samochodem. Na wszystko mam procedurę. Państwo macie mój dokument, ja składałam. Znaczy, to my składamy to dzisiaj jako dowód w sprawie, że pani doktor ma prawo posługiwać się przy swoim nazwisku określeniem doktor nauk, doktor medycyny, bez nauk ogólnej. To jest przyznany przez Uniwersytet Ludwika Maksymiliana Bonarcza i nie jest to zarzut polegający na prawdzie. Co do kwestii prowadzenia dokumentacji... Doktor medycyny. Tak, no ale okej. Okay. To jest tyle, co chcemy powiedzieć na ten temat. Jak sąd to oceni... Państwo macie wniosek, tak? Tak, składamy wniosek o przeprowadzenie dowodu z dokumentów, które przekładamy dzisiaj na rozprawę. To jest tłumaczenie przysięgłe z łaciny. Niemcy mają taki zwyczaj. To teraz drukarki drukują na kolorowo. Pytam, czy to jest kopia? Nie, to jest oryginał. To jest oryginał. Oryginał tłumaczenia przysięgłego. Przysłany mi przez tłumacza przysięgłego, a to jest oryginał mojego doktoratu. Znaczy, czy to możemy załączyć? Tak, to Państwo możecie zachować, a tego mogę Wam tylko pokazać. Bo to jest oryginał, który bym musiała ściągać z powrotem z Niemiec. I ja wiele lat temu, rejestrując praktykę lekarską, dostarczałam fotokopię tego po łacinie i w Izbie Lekarskiej, w tym dziale rejestracji gabinetów, powiedziano mi, że ten dokument muszę przetłumaczyć na język polski. Nie znalazłam wtedy tłumacza z łaciny przysięgłego i w związku z tym no, jakby utknęło to na... A jesteśmy w stanie taki... taką czytelną kopię, ewentualnie bym sobie spojrzał tylko. Proszę, proszę. Pani doktor, proszę się zapoznać z treścią tego tłumaczenia. Ja pisałam pracę doktorską, której tytuł jest tam wymieniony. Więc to nie jest tak w Austrii. Koniec studiów, dobrze się. Ja przeglądam, tak. No, pani doktor tutaj ma wątpliwość.
mogę, czy nie mogę, ale... Czy ja mogę się odnosić z tym materiałem? Musiał zobaczyć kopię i powiedzieć, co jest. Tak, odnoszę się troszeczkę do tego, ponieważ... Że tak jak wspomniałem o tych segregatorach, że pani doktor jest osobą, która z jakichś względów, z uwagi na poglądy, stała się taka, mówiąc w cudzysłowie, persona non grata, no niemile widziana do końca. I przy okazji jej spraw pojawiła się kontrola, a nuż coś się znajdzie w dokumentach i pomimo tego, że pani doktor zastosowała się do wszystkich wytycznych po kontroli, pomimo tego, że nie dostała protokołu potem, który miała otrzymać z tej kontroli, z zastrzeżeniem dostarczenia, to jeszcze nie zbadano, czy rzeczywiście pani doktor ma ten tytuł, który się posługuje postanowieniem postawić zarzut. Nie znawano, czy pani doktor ma tylko praktykę lekarską, czy również ma uprawnienia do świadczenia porad psychologicznych, czy ma uprawnienia psychologa. I przyjęto a priori, że dokumentacja dotyczy pacjentów, którym była świadczona usługa lekarska, a nie porada psychologiczna. Pani doktor od wielu lat ma wiele uprawnień, które uprawniają do prowadzenia również tego rodzaju gabinetów psychoterapeutycznych i nie prowadzi, ma być zarejestrowana. Więc dlaczego tego nie zbadamy? Moje odczucie jest takie, skoro jest lekarz, który głosi jakieś poglądy, odczucie graniczące z pewnością, to postaramy się na niego znaleźć coś więcej. A pani doktor od ilu lat prowadzi również praktykę dotyczącą porad psychologicznych? Od 2008 na pewno z takim pełnym, z pełnym wykształceniem, czyli z zakończonymi kursami, ale tak, no, 2008. Przepraszam, czy pani doktor też jest miła psychologii? Nie, ale usługi psychoterapeutyczne. Do prowadzenia... Kursu? Mam... Kursy w, w Polskim Instytucie Dicksonowskim ukończone. Co prawda nie ukończony licencjat, ale porad psychoterapeutycznych można udzielać nie mając licencji. Nie ma takiego obowiązku. I co więcej, Wysoki Sądzie, pani doktor do wszystkich tych zastrzeżeń wynikających z wizytacji się zastosowała, po czym się okazuje, że jest skierowany w tym zakresie również wniosek o ukaranie. Dziwne troszeczkę i mam wrażenie, że trochę przypominające, tak jak wspomniałem, taką sytuację, dajcie nam człowieka, a paragraf się znajdzie, poszukamy czegoś, co będziemy mogli przyglebić. To już pani mecenasie, to jest niedaleko idące do powiedzenia. Moje odczucie. Ale... Ja wiem, ale już co najmniej trzeci raz pan mecenas ich użył. Jakby nie próbujemy tutaj, że tak powiem, zrobić witch hunt. Absolutnie. Chcemy wyjaśnić sprawę do końca. Chcemy wyjaśnić sprawę, mamy konkretne zarzuty. Nie odnosimy się do działalności pani doktor poza tymi zarzutami, nie odnosimy się do spraw, które pani doktor miała poza tymi tutaj, które odczytał nam rzecznik. Ja tylko jedną rzecz powiem, no może się mylę, ale nie sądzę. Nie podważam absolutnie pani doktor w zakresie porad psychoterapeutycznych, ale z tego, co ja się orientuję, to psychoterapeuta nie ma uprawnień do odraczania od szczepień. Tego typu, jakby, my w Polsce mamy regulacje na to. Każdy lekarz ma zgodnie z treścią artykułu 17 ustawy o zdrowiu. Ale przed momentem używaliście argumentu, że pani doktor psychoterapeuta. Mówiłem o dokumentacji, o kontrolowanej dokumentacji, gdzie były zastrzeżenia. Ale ta dokumentacja tyczy się pacjentów właśnie. Jakby
Dokumentacja była kontrolowana na wniosek, co odczytał tutaj rzecznik odpowiedzialności zawodowej. Powizytacyjna, tak, na wniosek sanepidu, które zgłosiły taki wniosek do Izby Lekarskiej z powodu pojawiających się dość często odroczeń. No właśnie, to też jest istotne, że sanepid zwrócił uwagę nie na to, czy to jest. Ale my nie mamy, pani mecenasie, my z sanepidem generalnie rzecz biorąc nie mamy żadnego związku. Sanepid, to więc tu już łączenie nas z tym, że sanepid wystąpił z takim wnioskiem, to jest naprawdę daleko idące już. Państwo powiedzieliście. To jest to, co chcieliśmy przekazać w zakresie. Sanepid się zgłosił do Izby Lekarskiej, Izba Lekarska skontrolowała, bo tak ustalamy fakty. Izba Lekarska skontrolowała dokumentację i powizytacyjna, że tak powiem, wnioski były takie, a nie inne, czyli że ta dokumentacja, no brakuje w niej pewnych rzeczy, które dokumentacja medyczna i jako lekarze, bo jeżeli pani doktor odraczała od szczepień, to nie występowała jako psychoterapeuta, tylko jako lekarz, więc my jesteśmy zobowiązani. Ja w Wysokim Sądzie znam to wystąpienie sanepidu i mam wrażenie, że tutaj chodziło akurat o coś innego, że sanepid zakwestionował któreś odroczenie, bo napisał wprost, że ma podejrzenie, że to odroczenia, te zaświadczenia są nieprawidłowe. Takiego sformułowania użyto. Natomiast lekarz zgodnie z przepisami kodeksu etyki ma prawo i obowiązek wystawić zaświadczenie zgodnie ze swoją wiedzą i nie pod wpływem innych osób. Natomiast tu mam wrażenie, że chodziło o to, że te zaświadczenia się pojawiły i sanepid nie miał co do formy tych zaświadczeń, co do formy dokumentów zastrzeżeń, tylko że w ogóle. One są, się pojawiają i że powodują konieczność odroczenia szczepień. Ale to jest tyle, co chcieliśmy powiedzieć na temat dokumentów. Ale tak jak mówię, my na sanepidem jurysdykcji żadnej nie mamy. Sanepid zgłosił zawiadomienie, Izba Lekarska wykonała kontrolę i pokontrolne wnioski były takie, a nie inne. I czy one się odnosiły dokładnie do tego, co sanepid napisał, to już jest inna sprawa, bo w trakcie kontroli dokumentacji wyznaczona do tego komisja dokonała takich, a nie innych, takiej, a nie innej oceny co do prawidłowości prowadzenia dokumentacji. To tyle, co chcieliśmy przekazać na temat tej dokumentacji. I teraz tak, w takim sensie, przechodząc już do. W momencie, bo przejdziemy do następnego tematu, chciałam zapytać, czy rzecznik odpowiedzialności zawodowej ma coś do dodania? Tak, do dwóch rzeczy chciałbym się odnieść. Pierwsze do dyplomu pracy doktorskiej. Taki dokument rzeczywiście jest w posiadaniu, w aktach pani Katarzyny Grafin von Waldendorf. Natomiast dokument ten został złożony w dniu 3 października. Proszę się nie filmować. No właśnie. I panią wyprosimy, bo parę razy zwracaliśmy uwagę. Ale to nie jest pani skrupulant przecież, tak? Proszę pani, ja się nie zgadzałem, pani pytała o tym. Proszę o usunięcie pani z. Pani opuści salę sądową. Dobrze, zostawiam tylko. Tak, jest. Rzeczywiście taki dokument jest. Został złożony 3 października 2007 roku. Natomiast jest to nieczytelna fotokopia, na której nie ma daty, na której nie ma również podpisów osób. I tak jak mówię, to zgodnie z przepisami, które w Polsce, które my nie mamy wpływu, ten dokument powinien być przetłumaczony z Polski. W związku z powyższym dokument został załączony, natomiast no, nie mógł być uznany przez ówczesne władze Krajowej Rady Lekarskiej. I pani nie ma prawa posługiwać się tym tytułem w pracy w Polsce, natomiast może pani się posługiwać w Niemczech. W tej chwili, jeżeli pani te dokumenty złoży i od tego dnia jak najbardziej po wydaniu decyzji przez Krajową Radę Lekarską, ten tytuł może zostać uznany, natomiast... Rozumiem, że pan rzecznik wówczas cofnie zarzut, bo proces dynamiczny... Znaczy, przepraszam, bo nie chcę... Zajmować, skupić się na sprawach najistotniejszych. Nie, mówimy o czasie, który był, a nie o tym, co jest przyszłością, więc mówimy o tym, co się działo do tej pory. Używała to pani z prewencją, ażeby wzmocnić swoją skargę powiedzi. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, chciałbym powiedzieć, że my nie oceniamy poglądów pani doktor, tylko czyny pani doktor.
Dopuszczamy czyny, dopuszczamy to, co pani mówiła, ale przede wszystkim, jeżeli chodzi o zarzut prowadzenia dokumentacji, jest to jasno określone, co ma się w nas znajdować. I sądzie, można w kwestii formalnej? Ja bym chciał, bo mam powiedział pan, że pani doktor nigdy nie była sądzona za błąd w sztuce lekarskiej i myślę, że ma pan tu bardzo dużo racji w tym, co pan mówi, dlatego, że pani doktor nigdy nikogo nie leczyła. To są, z dokumentacji wynika, są to wyłącznie zaświadczenia, w których nie ma żadnego postanowienia. Dziecko ma jakieś przeciwwskazania do szczepienia. Należałoby może wyjaśnić, dlaczego i co się dzieje i zadziałać w interesie tego dziecka i podjąć jakieś decyzje terapeutyczne, może skierować do specjalisty. Nie widziałem dokumentacji, nigdy żadnego skierowania, żadnego zalecenia, również nie widziałem wiele badań i wniosków. Być może pani doktor nie potrafi badania przeprowadzić fizykalnego dziecka i nie potrafi wyciągnąć wniosków z tego badania. Myślę, że to nie jest na miejscu, panie rzeczniku, stwierdzenia, bo ten element wynika z oświadczeń pacjentów, które są jednoznaczne, że badania fizykalne były przeprowadzane. Natomiast proces leczenia to nie jest tylko i wyłącznie ordynowanie antybiotyków. I jeżeli tam nie ma zaleceń lekarskich, które by dotyczyły, jeżeli pan rzeczywiście to ma, to rozumie pod tym pojęciem, to rzeczywiście pani doktor nie leczyła, pani doktor nie używa, zdaje się, nie leczyła czasu. I to jest kwestia, która moim zdaniem wynika ze sprawy, bo oświadczenia takie były załączone. Ale wysoki sędzia, ja bym chciał przejść do dalszej analizy, bo tego jest dużo materiału, a pan rzecznik będzie mógł, rozumiem, mówił oskarżycielski, zaprezentować swoje stanowisko na końcu. Bo tak będzie chyba nam łatwiej, jak będziemy mogli sobie po kolei przekazać sądowi to, co mam, a sąd na końcu to oceni. Więc przechodząc do kwestii analizy już merytorycznej, chciałbym zacząć od treści przepisu, który stał się podstawą do postawienia zarzutu. Zaraz powiem dlaczego. Artykuł 71. Lekarz ma obowiązek zwracania uwagi społeczeństwa, władz i każdego pacjenta na znaczenie ochrony zdrowia, a także na zagrożenia ekologiczne. Swoim postępowaniem również, poza pracą zawodową, lekarz nie może propagować postaw antyzdrowotnych. To jest artykuł 71 Kodeksu Etyki Lekarskiej, który jest podstawą do tego głównego zarzutu. Kodeks Etyki Lekarskiej w swojej treści zawiera również artykuł 27. Lekarz ma prawo do ujawniania zauważonych faktów zagrożenia zdrowia lub życia w wyniku łamania praw człowieka. Mamy do czynienia z piknikiem laktacyjnym, podczas którego przyszłe mamy są namawiane do szczepienia. A jednocześnie, tak jak wspomniałem na początku, mamy do czynienia z produktem, który jest dopuszczony warunkowo do obrotu. I nawet nie powołując się na badania dotyczące ryzyk, jeśli chodzi o tą grupę przeważających nad korzyściami, już sama charakterystyka produktu leczniczego wskazuje nam na pewne poważne problemy dotyczące możliwości stosowania tego produktu. Na stronie czwartej wpływ na płodność, ciąże i laktację producent preparatu Cominactive wskazuje. Istnieje tylko ograniczone doświadczenie dotyczące stosowania produktu leczniczego Cominactive u kobiet w okresie ciąży. Istnieje tylko ograniczone doświadczenie. Podanie produktu leczniczego Cominactive w okresie ciąży można rozważać jedynie, jeśli potencjalne korzyści przewyższają jakiekolwiek potencjalne ryzyka dla matki i płodu. Jedynie wtedy sam producent ma zastrzeżenia co do możliwości podania tego preparatu
w sposób bezrefleksyjny kobietom w ciąży. Sam producent. Kolejna strona, kolejne zdanie tej samej charakterystyki. Karmienie piersią. Nie wiadomo, czy produkt leczniczy komirnaty przenika do mleka ludzkiego. Nie wiadomo. Dlaczego o tym mówię? To jest artykuł 16 ustawy o prawach pacjenta. I ten artykuł mówi, że pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych. I ta zgoda opisana w artykule 16 ustawy o prawach pacjenta z drugiej strony ma swoją emanację w artykule 32 ustawy o zawodzie lekarza, gdzie jest mowa o obowiązku lekarza. O obowiązku lekarza przekazania tej informacji dotyczących stosowanej procedury, sposobu leczenia, profilaktyki, aby zgoda była świadoma. Aby zgoda była świadoma. Więc co złego w zachowaniu pani doktor, która zgodnie z artykułem 16 ustawy o prawach pacjenta, wypełniając zobowiązanie wynikające z artykułu 32 ustawy o zawodzie lekarza, w odniesieniu się do danych, na które powołuje się sam producent, mówi młodym mamom, tu jest ryzyko, może być problem. Ja bym chciał dodać tylko troszeczkę. Czy to jest forma, że ten problem szczepienicy, który tam pan w ciąży i karmiących piersią, to jest eksperyment medyczny przeprowadzony w czasie II wojny? Wejdę, Wysoki Sądzie, do kwestii eksperymentu przejdę. Przedłożę sądowi to. Ale chodzi mi o II wojnę światową. Ja mieszkam w Oświęcimiu. Rozmawiałem z panem Bartoszem Barkiserem, który jest rzecznikiem obozu oświęcimskiego. I myślę, że tutaj trzeba by się smutno zastanowić nad takim porównaniem. Ja bardzo, bardzo przykro. W 100% jestem w stanie te słowa obronić. W 100% jestem w stanie te słowa uzasadnić. Jeśli tylko sąd zechce mnie wysłuchać. Przedłożą opinię prawną, która wskazuje, że te produkty dopuszczone do obrotu są eksperymentalnymi produktami. Był pan w Oświęcimiu? Dokończę swoje wystąpienie i odpowiem. Z chęcią spotkam się z panem doktorem prywatnie na wszystkie pytania dotyczące moich doświadczeń historycznych i turystycznych. Ale teraz chciałbym móc dokończyć swoją analizę. Jeśli chodzi o stosowanie tych produktów, to świadoma zgoda w naszym prawie pojawiła się właśnie po procesach norymberskich. Po doświadczeniach II wojny światowej, gdzie powiedziano nigdy więcej eksperymentów na ludziach. Nigdy więcej doświadczeń z Oświęcimia, czyli wykonywania procedur bez świadomej zgody. I teraz w naszym prawie świadoma zgoda jest opisana w treści artykułu 192 Kodeksu Karnego i skutek. Brak tej zgody. Artykuł ten penalizuje wykonanie jakiejkolwiek procedury medycznej bez świadomej zgody. Jak możemy mówić o świadomej zgodzie, kiedy producent mówi, że jest tyle znaków zapytania, że on nie zbadał skutków długoterminowych, że badania kliniczne trzeciej fazy trwają, że on nie zbadał wpływu na rozrodczość, kancerogenności, możliwości przedostawania się tego produktu do pokarmu matki, że badania dotyczące kobiet w ciąży były tylko prowadzone w sposób ograniczony. Jak mam się zdecydować w sposób świadomy, skoro jest tyle niewiadomych? Orzeczenie Sądu Najwyższego przywołane przeze mnie 10 kwietnia 2015 roku mówi jasno,
Miarodajna, legalizujące działanie lekarza zgoda pacjenta na wykonanie zabiegu leczniczego to taka zgoda, która stanowi wyraz jego własnej, świadomej, zarówno od strony zdolności psychofizycznej, udzielającego zgody, jak i rozważania niezbędnych jej przesłanek oraz swobodnej i dobrowolnej, nieobciążoną wadą błędu przymusu decyzji. Jak może być nieobciążona wada błędu, skoro producent w tamtym czasie nie wie, czy jego produkt, który powodował zakrzepicę, dopiero później tą charakterystykę uzupełnia, nie wie, czy powodował zapalenie mięśnia sercowego, dopiero później to uzupełnia. Moim zdaniem przy stosowaniu tego preparatu lekarz kwalifikujący do szczepienia za każdym razem powinien powiedzieć tak: ja nie jestem w stanie ocenić ryzyka wystąpienia działań niepożądanych i rodzaju tych działań, bo sam producent pisze, że badania są ograniczone i jest wiele niewiadomych, że mogą być problemy ze strony układu krwionośnego, ze strony układu nerwowego. I teraz ty, pacjencie, jeśli uważasz, że boisz się bardziej przebiegu tej choroby zakaźnej, to podejmij zgodę, czy chcesz wziąć to ryzyko na siebie. I tylko w tym przypadku można byłoby mówić o jakiejś quasi świadomej zgodzie. Ale ona nie będzie nigdy do końca świadoma w tym stanie faktycznym, bo my nie mamy odpowiedzi na wiele pytań dotyczących działań niepożądanych. To ja w tym momencie panu mecenasowi przerwę. Generalnie rzecz biorąc, leczenie każdej choroby, wprowadzanie na rynek każdego nowego preparatu niestety wiąże się z tym, że nigdy do końca nie wiemy, jaki będzie efekt. Jest szereg chorób, naprawdę szereg chorób. Co mi sądzi, ale to ja przerwę jako lekarz. To nie jest leczenie choroby, tylko profilaktyka, więc rozmawiamy o charakterze. Nie, bo nie mówimy o lekarzu. Proszę mi dać skończyć. I to jest prawda, Wysoki Sądzie, że każdy lek może mieć działania niepożądane i one są opisane przez producenta. Tylko czy ja chcę wziąć aspirynę, to jest mój wybór. Panie mecenasie, przerwałam, bo chcę skończyć wypowiedź. Bo ja się mogę zgodzić z tym, co pan mecenas mówi. Natomiast szczepienia na COVID, i tu zaznaczam, nie były obowiązkowe. Ten piknik laktacyjny, ten piknik laktacyjny też nie był z obowiązkową obecnością. Mógł tam przyjść ktoś, kto chciał. Mógł się zapytać, mógł przyjść, porozmawiać i odejść. Nie musiał się szczepić. A skąd są to? Bo ja z tego, co słyszałem, wszystkie mamy z tego oddziału miały obowiązek wziąć udział w tym pikniku położniczego. Ale obowiązek wziąć udział w pikniku, a obowiązek zaszczepić się, to są dwie różne rzeczy. No dobrze, to teraz mamy sytuację... Być napanianym. Uzgodniliśmy, że ta sytuacja wygląda w ten sposób, jak sąd mówi, że przychodzą mamy i poznają tylko narrację jednej strony. Dobrze. Że ale choroba... Ale nie pozwolił mi skończyć. Proszę. Ponieważ szczepienie COVID nie było obowiązkowe i dalej nie jest obowiązkowe. Naprawdę? A wśród medyków? A ktoś... Rozporządzenie ministra zdrowia mogę przywołać dotyczące szczepienia w sprawie ogłoszenia pandemii. Ostatni paragraf, 14a bodajże. Wszyscy pracownicy medyczni mają obowiązek. Ale dyskutujemy teraz na temat pikniku laktacyjnego, który się odbył w 2021 roku w Poznaniu. No może tam była mama, która była położna. Ale wtedy nie było takiego zarządzenia. No dobrze, to prawda. Tu się ze sobą zgadza, że wtedy nie było rozporządzenia ministra zdrowia. Wracając do tego, co chciałam powiedzieć, ponieważ szczepienie nie było obowiązkowe, na piknik mógł przyjść każdy i mógł przyjść, uczestniczyć, wyjść i się nie szczepić, ponieważ oglądałam przebieg całego pikniku, to wracamy do głównego problemu, czyli porównywanie tego do eksperymentów medycznych rodem z obozów koncentracyjnych i II wojny światowej. Tam pacjenci nie mieli wyboru. Tam się pacjentów, tam to nie byli pacjenci. Pani doktor... To były jednostki, na których prowadzono eksperymenty
medyczne, ale eksperymenty dramatyczne. I to z założenia ci lekarze tam, którzy zresztą byli sądzeni, bardzo dobrze wiedzieli, że wykonują eksperymenty, które przyniosą szkodę tym ludziom. Ale czym się różni w zakresie świadomości? W zakresie świadomości. Ale tutaj tamta sytuacja z dzisiejszą, w sytuacji, kiedy ja nie wiem, czy to będzie miało wpływ na rozrodczość, nie ma badań dotyczących kancerogenności, a dane z WERS, amerykańskiej bazy informacyjnych przedmiotów są przytaczane. Jeden przykład, choroby autoimmunologiczne. Choroby autoimmunologiczne. Bardzo często przeżywają. Ale teraz mówimy o wystąpieniu choroby autoimmunologicznej, na przykład stwardnienia rozsianego. Ludzie są włączeni do programów, wiedząc, że dane leki przynoszą maksymalnie 30% skuteczności. I dlaczego oni się na to zgadzają? Zgadzają się na to świadomie. Zgadzają się na to, wiedząc, że zaburzy to płodność, zaburzy to bardzo wiele różnych rzeczy, ponieważ liczą na to, że znajdą się w tej jednej trzeciej, na których ten lek zadziała. Ponieważ jakby konsekwencje tej choroby są tak tragiczne, że każdy z nich, różnie każdy z nich może ktoś decyduje, że się nie leczy, ale z tych, którzy się decydują na leczenie, podejmują to ryzyko. Ja absolutnie się leczenie onkologiczne jest sądem takie samo. Nie zgodzę i zaprotestuję stanowczo. Powiem to tak. Absurdem jest twierdzenie, że jest znak równości pomiędzy sytuacją pacjenta z ciężką albo nieuleczalną chorobą, który nie ma innej alternatywy, jak podjąć leczenie, a pacjenta, który ma zastosować profilaktykę, zdrowego pacjenta, który zaraz może być ciężko, nieuleczalnie chory, może pojawić się pożądany odczyn poszczepienny, którym jest również zgon. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia. Panie mecenasie, ale taki pacjent, który ma wątpliwości, może znaleźć gabinet pani doktor, przyjechać do niej i przedyskutować z nią ten temat. A gdzie w artykule 27 kodeksu etyki przywołanym przeze mnie jest mowa, że to spotkanie lekarz ma prawo do ujawnienia zrównoważonych faktów zagrożenia zdrowia jedynie w gabinecie? Ale to jest tego, cała kwestia. Panie mecenasie, wracam do tego, co powiedziałam. Czy my się boimy ujawnienia skutków ubocznych? Nie. Porównywanie dobrowolnych szczepień do eksperymentów medycznych rodem z obozów koncentracyjnych w trakcie II wojny światowej. Ja absolutnie w zakresie świadomości sytuacja jest tożsama. W zakresie świadomości. My nie mamy świadomości co do najważniejszych kwestii dotyczących naszego zdrowia, jak ono może się rozwinąć w przyszłości. Nasze zdrowie to nie jest perspektywa sezonu typowego. To jest, w przypadku dzieci szczególnie, to jest perspektywa całego życia. I uniemożliwienie odpowiedzi na pytanie, czy ten produkt może spowodować u mnie, wywołać nowotwór, cukrzycę typu pierwszego, czy może spowodować ograniczenie możliwości... Porównywanie nieobowiązkowego szczepienia, nieobowiązkowego, do próby przeszczepiania kończyn, taki przykład, u więźniów w obozach koncentracyjnych, to jest przesada. I tu ja kończę tą dyskusję, bo to jest przesada. Ja mam wrażenie, że cały czas w tym wypadku nie możemy dojść do porozumienia tylko z tego względu, że sąd uważa, że jeżeli szczepienie jest nieobowiązkowe, no to my nie mamy już obowiązku poinformować potencjalnych pacjentów o możliwych skutkach. Ale pani doktor, jako lekarz, jak najbardziej ma obowiązek poinformować pacjentów o skutkach, ale nie porównując tego do tego typu drastycznych metod. W zakresie świadomości sytuacja jest analogiczna. Nie mamy odpowiedzi na najważniejsze pytania, bo moje zdrowie ja rozpatruję w innej perspektywie niż sezon grypowy. Rozpatruję ją przede wszystkim w perspektywie chorób, które są obecnie plagą, czyli choroby nowotworowe, choroby układu krążenia i nie mamy możliwości w tym wypadku odnalezienia odpowiedzi na pytania, a z drugiej strony mamy sytuację, gdzie młode mamy są namawiane do wykonania tej procedury i uznajemy to za prawidłowe. A jak pojawia się lekarz i mówi o ryzykach,
to już uważamy, że ten lekarz szerzy postawy antyzdrowotne. A tak jak wspomniałem, w świetle ustawy o prawach pacjenta, ustawy o zawodzie lekarza, to jest obowiązek lekarza. Obowiązek. I do tego jeszcze nawiązuje Państwa kodeks etyki lekarskiej w artykule 27, który mówi, że lekarz ma prawo uświadamiać pacjentów w zakresie możliwych zagrożeń. I tylko tyle i aż tyle. I dziwi mnie, że ta sytuacja od strony lekarza, który wskazuje na zagrożenia, jest sytuacją nieakceptowalną, mam wrażenie, przez samorząd. Tak jak wspomniałem, jak w tej sytuacji mamy mówić, że oskarżeniu przez lekarza zagrożenia dla bezpieczeństwa pacjenta, skoro zwraca on uwagę na prawa pacjenta do uzyskania pełnej informacji na temat zabiegu. Badania w Wysokim Sądzie. To już nie jest tylko charakterystyka producenta. Są również badania, które zostały zebrane w pięknej, wydanej niedawno białej księdze pandemii koronawirusa, którą również chciałbym załączyć do akt sprawy jako dowód i badania tam przedstawione, które również wskazują na ryzyka dotyczące szczepień. Cytuję. Należy zachować ostrożność podczas podawania jakichkolwiek szczepionek kobietom w ciąży, na co wskazuje możliwy związek między ekspozycją szczepionki przeciwko grypie zawierającej wirus H1N1 lata 2010-2017, a samoistnym poronieniem Dunhill 2017. Inne mechanizmy, które mogą zostać zakłócone przez szczepienie, obejmują sencytynę 1 oraz białko fuzogenne pochodzenia retrowirusowego, niezbędne do fuzji komórek i rozwoju łożyska. Konieczne są badania w celu ustalenia, czy kodowanie przez mRNA białka kolca lub HR2 ma zdolność do pośredniego hamowania syn-1 przeciwciała swoiste wobec białka kolca reagują krzyżowo z syn-1, zapobiegając w ten sposób fuzji komórek wymaganych do przyczynienia się do łożyska, co prowadzi do utraty ciąży. Badania na gryzoniach przeprowadzone przez firmy Pfizer i Moderna w celu ustalenia, czy może to mieć wpływ na płodność i rozwój, mogą wymagać powtórzenia u naczelnych, takich jak makaki, ponieważ mają one podobne do ludzi białka syn-1 i syn-2, podczas gdy szczury nie. Obecność autoprzeciwciała przeciwko syn-1 została zbadana przez Mater 2021. Są badania, które również wskazują, że te przeciwciała w szczepieniu u kobiet utrzymują się znacznie dłużej. U kobiet w ciąży. I dlatego firma Pfizer, nie wiedząc do końca, jaki jest rezultat, nie przeprowadzając tych badań, wskazuje na ostrzeżenia w charakterystyce swojego produktu. To jest wprost screen z tej charakterystyki, z tymi ostrzeżeniami. Czy naprawdę uważamy, że lekarz, który zwraca uwagę na tak zasadnicze kwestie, to, o czym pisze producent, to, o czym piszą naukowcy, jest lekarzem szerzącym postawy antyzdrowotne? Ja tylko przeczytam jeszcze wypowiedź. Korzystam z tego. Panie doktorze, ja bym chciał skończyć swoją wypowiedź, bo mi trochę utrudnia wybijanie z myśli, a potem... Raport z monitorowania momentu dopuszczenia do obrotu w ramach dopuszczenia warunkowego FDA zaraportowano w ciągu 2 miesięcy od dopuszczenia preparatu ponad 1200 zgonów i ponad 25 tysięcy uszkodzeń układu nerwowego. Immunizacja dzieci 12-15 lat. 1500 dzieci otrzymało preparat mRNA, 978 dzieci otrzymało placebo. W grupie zaszczepionej co najmniej jeden poważny przypadek, dziewczynka 12-letnia, zapalenie rdzenia kręgowego z objawami dysautonomicznymi i zajęcia mózgowia. Dziewczynka nie chodzi, od ponad 10 miesięcy jeździ na wózku. Co, jak to opisuje w raporcie producent, Pfizer zaraportował to, te działanie niepożądane jako funkcjonalny ból brzucha.
uwaga, funkcjonalne burdy. Jeśli chodzi o same badania, dziwi mnie to, że dzisiaj przy tym preparacie wprowadzonym ekspresowo do obrotu, dopuszczonym warunkowo, nikt ze specjalistów nie zwracał uwagi na źle określone punkty końcowe, jak powinny wyglądać badania. Żeby stwierdzić, czy populacja szczepiona jest zdrowsza niż niezaszczepiona, punktem końcowym powinna być choroba, jakakolwiek, nie tylko COVID, a drugim ewentualnie zgon. Ta analogia, na przykład w onkologii, lekiem leczącym jest nie ten, który eliminuje nowotwór razem z pacjentem, ale ten, który eliminuje tylko nowotwór. Wyrzucenie tych danych przez producenta z raportu jest zatrważające. Dlaczego oceniając bilans korzyści, możliwe ryzyka odnosi się tylko do zgonu albo choroby jako miejscowej, a już do innych nie chorób.